Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Mieliśmy dzisiaj polecieć Storyline Distribution dalej, ale coś się od Janie Pawliło ze standingami i nie jestem w stanie w ogóle wziąć tej misji. Także spróbujemy odbić standingi i co? No i wtedy zabierzemy się za Storyline'a. Jakieś pierdołki do przewiezienia, więc na luzie. Nie jestem pewien, co się od Janie Pawla teraz z Sivką. Dzisiaj rano grałem, nie było najmniejszych problemów, a teraz mam takie problemy z płynnością. Ale jakoś idzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy dokowaniu albo oddokowywaniu, bo może tu jest pies pogrzebany. Permission requested. Docking request accepted. Oj, w ogóle nie rozumiem, dlaczego mi standingi tak spadły, że nie mogę przyjąć tamtej misji, no ale... Wyszło na to, że z powrotem muszę robić misję pierwszego levelu, no trudno. robimy, pobawimy się. Zobaczymy, jak będzie wyglądało ze standingami po tym. Mam 204 standing, czyli teoretycznie powinienem móc wziąć tamtą misję, bo koleś wymagał ode mnie 2.0 standings. Chyba, że coś mi umknęło, ale... Zauważyliście, że też spierdzieliła podziałka? A na innych jest? W ogóle przełączyć nie mogę. Nie wiem, co tu się od Janie Pawła. Zerknijmy jeszcze tak. Docking permission requested. Docking request accepted. No tutaj to w ogóle mam powyżej. Dobra, czyli jego misję będziemy mogli wziąć tylko jeżeli zostaniemy tak przedstawieni niejako przez innych agentów. W porządku. Kolejne cargo. To mi tu plumka. No co jest, nie wziąłem ich? No mam. Ja tu nie ogarniam, co tu się dzieje teraz. Docking permission requested. Docking request accepted. No szybka misja, nie? No nie powiem, żebym jakoś narzekał. Tak się zastanawiam, ile misji u niej będzie. Jeżeli 5 do 10, 5 to luz, jeżeli 10, no to trochę Lipton, nie? W sumie dość ciekawie ta stacja wygląda. A właśnie, jakbyśmy sobie... weszli tutaj... Nie chcę szukać. Jeden na z 5. Tylko że już 2 zrobiłem i teraz o co tu chodzi? No to jest ona, nie? To jest ona. Oh shit. A, dobra. Najpierw musimy polecieć, bo tego datachipa wychodzi na to. Chyba ambienty trochę, co? Zmienili, albo mi się wydaje. Są bardziej agresywne. Pamiętam, tamte były dość wkurzające. Też bym musiał przejrzeć to overview, bo widziałem informację, że pozmieniali. dalej. O, cicho, jest. Lucky me. Jestem ciekaw, czy... game'owe, tak nazwijmy, overview są faktycznie tak samo dobre jak stworzone przez społeczność. A co tu tyle cargo? Nie moje, nie ruszam. Bo jeszcze ktoś mi dupsko za to odstrzeli. I teraz question. Zrobiłem dla niej już 2 misje wcześniej, tak? A teraz robię jedną z 5. O co tu kuźwa chodzi? Docking request accepted. W sumie dobrze, że gościa w ogóle miałem, na którymś filmie tam wychwyciłem swoim, bo w życiu bym go nie znalazł. A cicho, jest 2 na 5, jest dobrze. Dobra, ale z jakim device'em? Pewnie z tym. Jest to jedna z niewielu gier, gdzie zacząłem czytać opisy misji i tak w miarę dokładnie, nie pobieżnie, bo już parę razy wtopiłem i poleciałem na misję bez jakiegoś tam konkretnego przedmiotu albo klucza czy czegoś tam. Początkowo średnio mi się Algosik podobał. A teraz jakoś się zaczynam do niego przyzwyczajać. Ilość dronów w ogóle jest fajna, nie? Sobie cholerka, nie mogę znaleźć miejsca. O! Mam podobnego dziada. Coś mam generalnie z popierdzielone, bo... Co tu się dzieje? Dobra, coś mam generalnie spierdzielone, bo na overview nie wywala mi tych statków. Się musiał trochę bardziej z tym overview pobawić. A może tu by był. Every beacon in the sequence. No dobra. I mniej więcej w tym miejscu wysypał mi się dźwięk. I właśnie wysypał mi się dźwięk. Może nawet nie tyle wysypał, co po prostu jak wstawałem rozwiesić pranie, to zahaczyłem o przewód. Drive active. Tak jak już wcześniej wspominałem, muszę ogarnąć overview, bo mam spierniczone. Nie pokazuje mi po prostu wszystkich obiektów w kosmosie. Ale to już sobie na spokojnie zrobię po filmie. Tutaj właśnie pojawił się spory problem przez to, ponieważ nie pokazało mi czego tych boi komunikacyjnych, czy jak to tam nazwać. wam, że miałem tutaj taką zagwozdkę, że grubo zastanawiałem się, czy się już nie poddać z tą misją i podejść do niej jakimś tam następnym razem, albo ją w ogóle porzucić i zrobić następną. Nawet się zastanawiałem, czy te latające sprite'y to czasem nie jest to, co powinienem zbadać. Po prostu w akcie desperacji myślę, że zajrzałbym w każdą jedną dziurę, nie? Żeby tylko to ogarnąć. Kosmos mało powiedziane. Nawet się zastanawiałem, czy mogę jakoś to wypatrzeć, czy zaznaczyć w przestrzeni i na farcie spróbować. A już nawet Diskana próbowałem, nie? Zastanawiałem się, czy się nie cofnąć po proby, żeby spróbować wyskanować i znaleźć te główienka. Uznałem, że no byłoby coś napisane, nie? Na ten temat, że muszę zabrać ze sobą proby. I co? I najprostsze rozwiązanie okazało się najlepsze. Tak naprawdę no sprawa była banalna. Wystarczyło stworzyć sobie nowego taba ze wszystkimi obiektami w przestrzeni. Hibikon się od razu znalazł. No ale cóż, człowiek się uczy całe życie podobno. Najważniejsze, że się ich udało, ale dzisiejsze nagrywki to naprawdę była katorga. Uwierzcie mi, że zacząłem o godzinie 10 albo 11 przed południem. Jest godzina 21, a ja ciągle siedzę przy godzinnym materiale. Kuźwa masakra, nie? Ewidentnie zadziałało prawo Murphy'ego. Moje rozkojarzenie, niedoświadczenie w tej grze i chyba zmęczenie, bo co mogło pójść źle, to dzisiaj poszło źle. Tutaj chyba się zamknę już do końca filmu. Mogę w spokoju obejrzeć. Na koniec jeszcze tylko parę słów dodam. A tak naprawdę nie działo się jakoś specjalnie nic ciekawego, co by było warte moich komentarzy. No, może jeszcze jedna sytuacja, w której się odezwę, ale to na ostatniej misji. Docking permission requested. Docking request accepted. No i tutaj kolejny mój popis. Jakoś na początku tego filmu mówiłem, że jest to jedna z niewielu gier, gdzie dokładnie czytam misję. Nie wiem, czy to się nagrało, czy nie nagrało. W każdym razie takie moje słowa padły podczas nagrywania. I co zrobiłem? Oczywiście nie przeczytałem, bo po co? Gdybym przeczytał, zaoszczędziłbym sobie, nie wiem, z 10-15 minut. Zamiast się męczyć i napierdzielać w tą stację, wystarczyło rozpierdzielić ten wielki kontener, który tam jest na 4. pozycji w overview. No ale po co czytać, nie? Gridziu znowu był mądrzejszy. Wytnę ten kawałek, bo bez sensu, żebyśmy i wy, i ja znowu się z tym męczyli. Dobra, jesteśmy po szybkim cięciu. Dokładnie 25 minut wyciąłem napierdzielania w tą stację i zjechałem ją do tylu, ile widzicie. Tu właśnie mamy ten kontener, o którym wspominałem przed chwileczką, który należało zaatakować, a nie napierdzielać w stacji. Oczywiście w międzyczasie jeszcze musiałem polecieć, zadokować na stacji i dokupić amunicji, bo mi się skończyło około 2000, ponad 2000 sztuk amunicji i wystrzelałem w tą stację. A popatrzcie, co się stanie, jak zaatakuję ten kontener. Wystarczyło kilka strzałów. Dodatkowo też tutaj zrobiłem mały błąd, no ale eksplozja nie była na tyle potężna, żeby mi jakieś duże kuku zrobić, bo później tak sobie wykminiłem, że być może to wielkie pole siłowe, które tutaj było w pobliżu, było po to, żebym się w nim schował i z niego napierdzielał. No ale oczywiście nie wpadłem na to od razu, no bo po co? Jako że to zdecydowanie nie był mój dzień, będziemy tutaj kończyć. Mam nadzieję, że rozbawiłem was do łez swoją głupotą i zakręceniem. Po prostu noob level master. to co dzisiaj się tutaj stanęło, przekracza wszelkie granice. Ale mam nadzieję, że chociaż się trochę pośmieliście. I co? No niestety 5 misji nie wystarczyło, żebyśmy mogli odpalić storyline'a. Więc będziemy musieli pomęczyć kobietę jeszcze trochę. Nie wiem ile, nie mam pojęcia. Teoretycznie no ratingi mam na tyle wysokie, że powinien mi gościu dać tą misję, ale wychodzi na to, że nie. Więc w następnym odcinku będziemy dalej. Przeczytałem filet zamiast flit. Dobrze, będziemy dalej męczyć kobiecinę. I co? Mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo wszystkich wpadek się chociaż trochę podobało. Do zobaczenia w kolejnej części. Trzymajcie się.